Boom! Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Bloody, a my kontynuujemy naszą przygodę z Mirror's Edge. Nadal uciekamy przed armią policji, która chce nas... po prostu świecie rozwalić. Znaczy złapać w sumie. Nie wiem, rozwalić, złapać. I tak mam przesrane w obu przypadkach. Och, musimy się spieszyć. Przebij się przez ich linię, chyba nie mam wyjścia. O kurczę, co tu się dzieje? Musisz dotrzeć do placu. A co ja próbuję zrobić cały czas? No cóż, sytuacja jest bardzo napięta. Gonią mnie wszystkie jednostki, nawet nie chcę się odwracać w tył, bo to mogłoby być masakryczne. Jestem tym najlepsza. Całe szczęście, że to metro było otwarte. Nie planuję się rozglądać. Powinno być jakieś wyjście przy kładce dla pieszych na kolejny plac. Klik zbliża się z drugiej strony, żeby cię wyciągnąć. Dobra, może się jakoś uda stąd wydostać, zaraz się okaże. O nie, co robisz, Shaid? Biegnij, biegnij. No, teraz nie ma sensu na trikowanie, bo tu nie ma gdzie trikować na czym. O, jakiś większy plac? Pamiętaj, po jednym na raz. O, dziękuję. Haha. No niestety, skończyła się amunicja. Chciałem tak bardzo sobie postrzelać. W górę do płat, tylko tak się przebijesz. Momencik. Ja tu zastanawiam się nad jakimś tajnym przejściem, ale chyba nic z tego. Niestety, musimy tu pójść tym głównym. Ło, ile was tu się namnożyło? Hoho, jakie... Niestety, spieprzyłem sprawę. Pokrótce tak powiem. Fakt faktem, że niestety spieprzyłem. Ja rozumiem, że tych jeszcze możemy obezwładnić, bo faktycznie tutaj nie ma żadnego problemu. Jak pięknie to załatwiliśmy. Tak, nie wiem, czy było potrzebne to zwolnione tempo, ale... Zobaczymy, jak się będzie sprawować bieg z pistoletem. Jestem tego bardzo ciekaw. Czy nasza Fade nadal będzie mogła trikować? Chyba go opuściła. Czyli jednak... A nie, mam go nadal. Ej, dlaczego się nie... Podnieś się! Boże! No podnieś się! No nie gadaj, że nie możesz się podnieść! No co za idiotka! Ja pieprzę, to było bez sensu. W tym momencie, naprawdę, po prostu... To był tak bezsensowny motyw. Ach, niedobrze, niedobrze. Bardzo niedobrze. Cały czas mam pistolet. Ciekawe, czy właśnie może ona trikować z tym pistoletem w ręku. Chyba może! O, nie albo i nie. Dobra, dobra, koniec się wygłupiania już. Bo ja już się tu zacząłem już wygłupiać, a to po prostu nie ma sensu, tak naprawdę, względnie. W tej grze nie chodzi o zabijanie i bieganie, tym bardziej z bronią, więc naprawdę to jest po prostu, nie ma najmniejszego sensu. Ta broń to tylko takie pseudo coś pomocnik, ale to naprawdę w tym przypadku jest bezsensowną czynnością, nie ma sensu brać jakichkolwiek broni. Trzeba po prostu biec, ale to szybko. I tak mam wrażenie czasami, że za długo się zatrzymuje w pewnych momentach. Aczkolwiek uwielbiam takie gry parkurowe. O, jest, udało się. To chyba było do przewidzenia. Jakiś chyba cywil. Albo i nie. A nie, to jest jednak mój przyjaciel, jak się okazuje. Pewnie nie pożyje długo. Nie wiem, czemu niebiescy rwali się do strzelania, ale badam to. I nie martw się o siostrę, zajmiemy się nią. No dobra, wykonaliśmy kolejną misję. Znaczy, no. Co jest, Merk? Coś kogoś nastraszyło, mała. Nie wiem co, ale nieźle się trzęsą.
Hazel? Długo ich gubiłaś? Nie, niebiescy gównianie się ruszają. Chociaż trochę przesadzili ze spluwami. W Eterze mówią tylko o morderstwie Popa. Na mieście ruchy niebieskich. Są wściekli. Szukają komu przywalić. Chyba przyszedł czas odnawiania umów. Uważaj na siebie, Sel. Skąd cały ten dym? Mała kradnie dowody rzeczowe z miejsca przestępstwa. Teraz szukają jej chyba wszyscy niebiescy. To te dowody? Tak. Myślę, że to z pamiętnika. Reszta zniknęła. Odczytałam tylko Ikar. Może. I do najwyższych. Ikar, ten Grek? Tak, tata zrobił mu skrzydła z piór i wosku. Chłopak podleciał za blisko słońca. I po skrzydełkach, i po Ikarze. Jeśli ktoś coś usłyszał, Faith, to ty wiesz kto? Jasne. Wiem, że już nie jest sprinterem, ale ma kontakty. Nie możesz go wiecznie unikać. Zakład? Kto? Scyzor. Drake znalazł Scyzora. Siedzi na dachach w starym obszarze treningowym sprinterów koło kanałów burzowych. Po drodze roi się od niebieskich. No dobra, mamy kolejną misję, czyli jeśli jest ktoś, kto może coś wiedzieć o morderstwie Popa w robieniu Kate i Ikarze, to osobą tą jest mający szeroki kontakt były sprinter o mini Scyzor. ...iść kanałami do Hampton Town. Ruszaj. No dobra, nie ma co, zaczynamy. Oczywiście, zaczynamy całkowicie spokojnie. Spokojnie przechodzimy, co nie, nikt się tu nie stresuje, nie ma czym. Elegancko omijamy przeszkody. O, już mnie gonią? Tak szybko? Helikopter ciebie biegiem. No nie, nic i tak nie lepszego do roboty nie mam niż biec. Moja laska powinna troszkę szybciej biegać, bo stanowczo za wolno jej to idzie momentami. O, ła, boli wszystko mnie. Kurczę, czyli bieganie, krótko mówiąc, po linii prostej to nie najlepsze wyjście, bo może się to skończyć naprawdę marnie. Ej, ale dziwnie mi idzie, naprawdę, mam wrażenie, że jak kiedyś grałem, to szło mi o wiele lepiej, a tutaj takie jakieś... Cóż... Ej, czy tam był jakiś konik, czy coś takiego? Dobra, biegniemy teraz po tej stronie. Teraz tutaj się schowamy. O, dobra, biegniemy teraz, tu się schowamy. Na drugą stronę znowu, tutaj też się schowamy, zbieramy oczywiście tutaj zbiórkę, skaczemy na drugą stronę, biegniemy dalej. Tutaj jest tak, dobra, teraz znowu na drugą stronę, o, super, tędy pomiędzy kolumnami. To jest dobra, w jakiś sposób to jest taka troszkę nawet dobra strategia. Takie wymijanie bym powiedział, e? O no, nasza spinterko, czemu nie doskoczyłaś tutaj? O, szczury biegają, co nie wiem w jakich miejscach jestem. Oczywiście tutaj chwila spokoju, bo musimy to spokojnie odkręcić. Takie napięte życie, a tutaj takie spokojna czynność. Dobra, czas na troszkę wspinania się. Tu trzeba, wiecie, powoli. Nie można się za bardzo spieszyć, żeby przypadkiem czegoś nie spieprzyć. Więc tutaj spokojnie przechodzimy teraz przez kanał wentylacyjny. Już chyba zgubiliśmy policję, więc mamy chwilę spokoju. Oczywiście, jako że nasza Fej cały czas biega, to... Pakuj się do burzówek. Dobra, do burzówek. No zresztą widzę właśnie jakby wielkie czerwone coś pokazuje mi, którą drogą mam pobiec. Albo nie do końca. Nie no, jak nic. O kurczę, co tu się dzieje? Z
wpadłem właśnie do jądra ziemi. Oczywiście nie to miałem na myśli. Tak, tylko czemu akurat... No dobra, mogę na to wskoczyć. Tu nie ma żadnego problemu. O, udało się, dobra, ładnie, ładnie, ładnie. Cóż za efekt, co za emocje. O kurczę. Nie to chciałem zrobić. Dobra, wiecie co, trzeba troszkę dopracować te nasze sprinterstwo, bo czasami jak widać, cóż, nie do końca idzie po zgodnie z naszymi myślą, z naszą myślą. W sumie bardzo często nie idzie zgodnie z naszą myślą. W sumie to nawet przeważnie nie idzie zgodnie z naszą myślą. Dobra, czyli tak. Nie wiem, gdzie mam doskoczyć, może tutaj. Dobra, wiecie co? Jakoś tak dziwnie się czuję. W ogóle, czyżby się... A, no tak, okazało się, że w ogóle nie w tą stronę idę. No, to wszystko wyjaśnia. Ale ze mnie genialny sprinter, co nie? Takich rzeczy nie wiedzieć, no ale cóż, no niestety. Sprint, nie każdy jest od razu super... Ach, od razu, nie każdy od razu jest super sprinterem, więc trzeba się do tego przyzwyczaić. Ptaszyna odlatuje, chyba jest czysta. Płaść do kanałów burzowych. O kurczę, czyżby teraz będzie takie troszkę schodzenie w dół? Dobra, schodzimy na dół, zobaczmy gdzie jesteśmy, możemy się opuścić. Od razu się zrobiło odrobinkę spokojniej. O proszę, jakże efektownie. Momencik, czemu nasza Kate nie chce na to wskoczyć? No dobra, ja rozumiem, że można do tego podejść z drugiej strony, ale bez przesady, dlaczego mamy się ograniczać? Dobra, wiecie co? Bo widzę, że tutaj nas strasznie ograniczają twórcy. Twierdząc, że myśmy nie dali, że z tej strony nie dalibyśmy rady tu wejść. No jestem, czuję się po prostu w tej chwili, czuję się po prostu w świecie oburzony, że musimy biec naokoło, dlatego że twórcy sobie stwierdzili, że z tej strony nie dadzą nam przejść, no ale dobra. O, jakiś przycisk. No ja rozumiem, że z tej strony okej, dobra, ale z tamtej też powinno się dać. No dobra, i tak musieliśmy drzwi w sumie otworzyć. O, jest drabina, no dobra. O, troszkę się za bardzo rozpędziłem, szczerze mówiąc. Czasami trzeba troszkę patrzeć jednak, niż tylko biec na ślepo. No ale rozumiecie, staram się to zrobić jak najbardziej efektownie i jak najszybciej, najdalej dobiec, a wychodzi różnie. Czy coś się otworzyło? Dobra, to było troszkę dziwne, ale nie wnikam. O, ludzie. Wyjście chyba po drugiej stronie, raczej dość wysoko. Gdzie my jesteśmy? Jakaś ogromna metropolia kanałowa, szczerze mówiąc. Naprawdę, zobaczcie na to, przecież to jest ogromna metropolia kanałowa. Kto? Jeszcze mam takie pytanie, które mnie bardzo interesuje. Dlaczego te półki budowano jakoś tak bardzo ubogo i na niej nie ma do nich żadnej drabiny? Ja tu teraz... Nie miej nadziei, że niebiescy po ciebie nie zejdą. Ja oczywiście tu patrzę z punktu logicznego, bo... Cholera, wygląda na to, że przewidzieli, gdzie się schowasz i wysłali przodem oddział snajperów. O, cholera jasna. Tylko, że no właśnie, ja się zastanawiam, najbardziej mnie zastanawia, czemu tak dziwnie te półki budowano. Przecież co, zakładali, że ten sprinter będzie biegł? Aż dziwne. No ale dobra, nie wnikajmy w to. Musimy być naprawdę szybcy. Żeby przypadkiem nas nie złapali. Jest to niezwykle ważne. Zdejmij tych dwóch snajperów albo zejdź im z drogi, tylko się tu nie przenieś. O! A masz! O, dało się, nie wiem, właśnie jestem ciekaw, czy dało się jakoś celować? Ale powiedzmy, że nie jesteśmy od strzelania, więc nie będę w to wnikał.
Aczkolwiek w sumie to było ciekawe. O proszę, jesteśmy już tak wysoko. Co nie, jesteśmy ponad wszystkimi kanałami. Tanie, gdzie teraz musimy doskoczyć, czy nie? Tam? Ostrożnie, Fate. No, to powinno ułatwić sprawę. Dom w środku, uciekaj, Fate. No, uciekaj, to nie takie łatwe. Dawaj, otwórz to. Tu jest otwarcie, dobra. Spadamy stąd. O kurczę, co tu się wyrabia? Ach, niedobrze. Że co, proszę? Czemu ona się nie łapie? Boże, ja czasem jednak troszkę nie rozumiem tej logiczności gry. Bo wszystko niby działa ok, ale jednak nasza Kay czasami nie do końca robi to, co ja chcę, żeby robiła. Uwaga. Tutaj pewnie byłoby niezłe efekty PHYX, gdyby faktycznie one działały, ale w tym przypadku, no nie do końca. Się nam udało zrobić to faktycznie jak tak, jak chcieliśmy. Cóż, na razie w sumie nie do końca nam bardzo dobrze idzie. Dobra, ostatnio troszkę nam ten skok nie wyszedł ostatni. Dawaj! Czy ja o czymś nie wiem? Czy za wcześnie się wybijam? Naprawdę? No dobra, warto wiedzieć, że coś trzeba tu poprawić. No bo tak, zmierzamy blisko, jesteśmy już blisko. No i co? I co nam to dało? No proszę was powiedzieć. A, dobra, ogarniam. Nie, to wiecie co? To jeszcze raz spadniemy, bo było to tak mało efektownie, że aż chcę to powtórzyć. Już aż chcę to powtórzyć, bo już chyba wiem, co tam trzeba było zrobić tak, że najszybciej jak się tylko da, w jaki sposób. Tak mi się wydaje, że wiem już. Na to chcę właśnie to powtórzyć. Jadź, kręcę, jakie turbo. Znaczy nie wiem, czy to o to chodziło, ale fakt, że przyspieszenie było niezłe. Aż mnie zaskoczyło to, że tak mogła nasza Fate przyspieszyć. Dlaczego nie mogła? Dobra, przecież ja nie spadałem, ja zjeżdżałem cały czas. Kurczę, widać, że nie możemy wskoczyć tam, musimy tam normalnie w siecie zjechać, bo inaczej nasza Kate nie ogarnie. No dobra, to zjedźmy. Nie, tego też po prostu nie łapię. Ja chciałem to zrobić w jakiś mega efektowny sposób, a po prostu gra mi to uniemożliwia i czuję się bardzo rozczarowany tym faktem. Naprawdę po prostu czuję się cholernie rozczarowany tym faktem. Teraz zwolnijmy tempo. I teraz tak, mamy dużo czasu, żeby się zastanowić nad sensem swojego życia. Skoczmy tu. Dobra, koniec tego wygłupiania się, bo widzę, że się tego nie da przejść w efektowny sposób. Chciałem, próbowałem na wiele sposobów, no niestety tam chyba trzeba po prostu w świecie się zatrzymać, żeby przejść w to w jakiś zwykły sposób. No dobra, skoro gra mówi nam, że powinniśmy się tutaj zatrzymać, no to się zatrzymamy. O, co za ból. Dobra. I teraz już bez problemu przeszliśmy. Dobra, jesteśmy w jakiejś nowej super lokacji. O, ludzie, co tu się dzieje? Nie do końca wiem, po co w sumie było ta platforma. Chyba po to, żeby ona się właśnie tak przechyliła. No dobra, nie wnikam. Idziemy do góry, tutaj akurat pomału się wchodzi na te rury. Tak, w którą stronę teraz? W tą. Okej, okay, elegancko na windę. I teraz z windy na to, dobra, tu kolejna rura. Idziemy znowu na górę i tu tym razem na drabinę, no dobra. No to jeb na drabinę, bez problemu. Nasza Fate jest bardzo wytrenowana, więc nie ma z tym żadnych problemów. Zakręcamy wodę, żeby życie było łatwiejsze i skaczemy.
No dobra, szczerze mówiąc, to nie do końca nam o to chodziło. No dobra, ale wiecie co, mi się wydaje, że w tym oto optymistycznym akcencie zakończymy dzisiejszy odcinek, dlatego że gram już całkiem sporo. Cóż, kilka, dzisiaj sporo faili tak naprawdę, zobaczymy jak będziemy iść w następnych odcinkach. Mam nadzieję, że z każdym odcinkiem będziemy iść coraz lepiej i będę tych faili mimo wszystko robić coraz mniej, no bo póki co jest tragicznie. No ale dobra, już nie wnikajmy. Tak czy siak, życzę wam miłego dnia, zapraszam do oglądania kolejnych części i do usłyszenia.